Uwaga, patrzcie. Previously on Girls. To oni są jakby zesrani, a nie ja. Jak drzmija. A jak cię wybiorę, to zrobić ze mną tak jak z moimi płatkami? Bardzo chętnie. Witajcie w drugiej części programu, w którym Agata Fong szuka miłości. Do drugiego etapu przeszło 12 mężczyzn. Jak sobie poradzą w konfrontacji z Fagatą? Sprawdźmy, ale najpierw zasubskrybuj kanał i pamiętaj, oglądasz na własną odpowiedzialność. Myślałam trochę o tych, wiesz, młodszych chłopakach i do tego, jak ty mnie do tego przekonywałeś i w ogóle. I ja w sumie pomyślałam, że mega by mnie jarało, jakby chłopak położył mi się na kolanach i ja bym go mogła ululać jak baby. Wie, że się wiewał. To jest takie moje, wiesz, takie fantazja, ale trochę przyciężki jestem, więc... Ja dam radę, ja trenuję. Ja myślę, że ja cię nawet podniosę. Jesteś w stanie mnie podnieść? No chodź. Na bangę. Dźwignie go. Dobra. Mówiłam ci, że jestem silna. Esa. A teraz na kolanka. A teraz na kolankę. Chodź, chodź. No. Chodź, chodź. Mogę ci usiąść, ale tak. Ale dziwnie. Dziwnie w głowie. Widzisz, nie jest w ogóle ciężko, no, jesteś nie jest leciutki jak małe baby. Ja ci mówiłem, że tak jakby, że posiadanie młodszego chłopaka bardziej oddaje niż... No podoba mi się teraz to, teraz no, jak tak siedzisz i na tych kolanach. Nie wiem, czy siedziałem kiedyś na bardziej wygodnych kolanach. Dałem ci kamień z wielkim love, no bo kwiaty szybko schną. I jedyne, co ci chciałem dać, to dla Fagaty kamień z napisem love. Jak było, powiedz? Bardzo ładny głos. Dobra, uwaga, słuchaj, mam takie zasadnicze pytanie do ciebie. Mhm. Jak patrzysz na ten kamień, jest tanio? Jest tak trochę, jakby ktoś nim zajebał komuś w łeb i był obkrwawiony cały. Ale jest tanio? No jest. Jest tanio. A jest dobrze? No nie do końca. Jest tanio. To jest twój humor, nie? Nie. Taki typowo warsaw. Musisz być bardziej wygadana troszeczkę, bo wiesz, że podrywanie nie, to... polega na dialogu. Ja mam podrywać chłopaków, oni mają mnie podrywać. Zgadza się, ale wiesz, żeby wyszło coś naturalnie, musisz też być troszeczkę bardziej otwarta. Czy będę twoją kolejną dziewczyną z IRL-i? Chcesz mnie wykorzystać? Nie. Tak jak tamte dziewczyny do kontentu? Ja nigdy nie wykorzystałem. Jestem dobrym człowiekiem, nie krzywdzę ludzi. Rzeźbi, ale dobrze rzeźbi. Nie chciałbym też jakby traktować ciebie jako narzędzie do zarabiania pieniędzy. Tak jak ty zrobiłaś ze Steve'u. To do mnie było? Strasznie jestem ciekawy, czym się tak jakby zajmujesz. Nie wiem, uprawiasz jakiś sport ekstremalny, oprócz, nie wiem, tam jakichś takich freakfightowych walek. Nie, udawaj, że zasypiasz, kurwa, jak on będzie gadał, bo to jest... Jako praca, główne takie zajęcie, hobby. A czy może poza tym, nie wiem, jeżdżę na desce? Połóż się może na tej kanapie. Taki tam kitesurfing, windsurfing. Może coś w tym stylu? Czy tak jakby zero kompletnie takich, można powiedzieć... Większych zainteresowań masz. Kurde, dasz mi go żal, Czy właśnie może czymś takim... No wyśl się, proszę cię. Co? Nie, ale szkoda mi tego gościa. Szkoda, że trochę zmieliliśmy. Dobra, dzięki za rozmowę. Dzięki. Weź powiedz, żeby dodał mu otuchy trochę, tak, żeby wychodząc był... Jakiś problemy. Powiedz mu coś miłego na koniec, żeby go podbudować troszkę. Bardzo fajnie się cię podnosiło. Jesteś lekki. Słyszałam, że tam jakąś spinę z kim miałeś. No coś tam się działo. To o mnie się biliście? O ciebie, tak. Mówił o tobie złe rzeczy. Piękna dyskredytacja twojego przyszłego oponenta. Zareagowałem, powiedziałem, że nie zgadzam się z tobą. Blefowałem, poszło o Fagatę. Tylko gdzieś tam zaczepiał mnie. A co mówił? Nie, jestem typem donosiciela. To dobrze, że nie jesteś 60. No, to jest głębokie słowo, ale stanąłem w twojej obronie. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo cię polubiłem. Medi mi się wydaje, że nie wziąłby pieniędzy. Nie, Adi... On nie. Chyba nie. On by wolał nawet ją zrobić randkę u siebie na streamach, nie? Na przykład, nie? Więcej by tam... Śmiesznie, że już nie kminimy, że kasa albo miłość, tylko ciekawe, czy bierze kasę, czy zasięgi. O co chodzi z Meduzą? O, patrzcie, gada o Meduzie. Meduza chciał przejąć, że tak powiem, pałeczkę takiego przewodniczącego wszystkich. Więc musiałem mu troszkę podciąć nóżki i sądzę, że mi się to udało. A czy to prawda, że coś tam brzydkiego o mnie mówiłeś? Jak wyszedłeś? Że Meduza tak gadał. Tak Meduza powiedział, tak Meduza gadał. Meduza tak powiedział. Meduza tak powiedział. O, już wkurwiony. No Meduza generalnie bardzo dużo rzeczy mówi. Krowa, która dużo muczy, mało mleka daje, prawda? Także wiesz, no on też powiedział, że woli się przytulać, że woli w zapasy iść, także wiesz, no jak ktoś lubi się przytulać, no to pytanie, czy jest dobrym autorytetem. To chyba dobrze dla Fagaty, że się lubi przytulać. Bogdanie, zdradziłeś swoją partnerkę. A co myślisz o zdradach? Bo ja na przykład totalnie nie toleruję zdrad.
Jak mam być szczery, no to zdarzało mi się. A uważasz, że to jest okej? Nie, absolutnie. Też byłam zdradzona czasami przez chłopaków i wiem, że to jest okropne uczucie, wiesz, że jakby... To jakby na całe życie dziewczynie psujesz pewność siebie i ona potem już wchodząc w kolejny związek będzie patrzyła na faceta. No nie zaufa mu nigdy w 100%. To jest takie głębokie teraz. Ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, bo ostatnio miałem takie doświadczenie, że byłem zdradzony i to nawet na wizji. Ty pierwszy zdradziłeś. Ale słyszałam, że to ty pierwszy zdradziłeś. Oczywiście, że tak. Czyli Fagata, co? Jesteśmy umówieni? Nie wiem, czy jesteśmy umówieni, bo może ja tutaj poznam zaraz miłość mojego życia. Nie mogę mieć takiego zamkniętego umysłu. Same wapniaki tam są. Chciałem gdzieś tam Fagacie wbić do głowy, że kurde, Meduza jest nad nimi. Jak wygra ten gościu, z którym mam mieć potencjalną walkę... Łap butelkę. To przysięgam, nigdy się z tobą nie spotkam prywatnie. Ale strata. Nasza pierwsza randka, nie wiem, czy pamiętasz nawet. Mhm. O, pamiętasz? Pamiętam, no. Dobra, porozmawiam o randce. Ty zapłaciłeś za sushi. Wysłałaś mi Ubera do domu. Pomimo łatki, materialistki, oszustki i złego człowieka, postąpiłaś dobrze. Bo jestem taka, wiesz, sugar mami. Zapytaj, czy ma jakiś fetysz. Masz jakiś fetysz? Dużo mam fetyszy. Strasznie. A stopy? Nawet mam listę. Nie lubię stóp. Ale na tą listę... Szkoda, bo ja lubię. Mam listę. Czy może ci on wymasować stopy? Wy uwielbiacie te stopy, nie? A wymasowałbyś mi moje stópki? Oczywiście, że nie. Śmierdzące stopy mam masować? Ogólnie stopy są śmierdzące, jak się chodzi cały czas. Moje też śmierdzą na tnie, że bardzo. I on jest dziwny. On jest dziwny, no. To są fetysze, które właśnie zapisałem. Plucie, bicie, duszenie, ja ale... Tego nie czytać na głos, ale kurwa. Ale ciebie? Tajemnica. Ale ja ciebie nie, mam? Nie, ja ciebie. Muszę to przemyśleć, czy w ogóle chcę dalej uczestniczyć w tym programie. Nie uważasz, że jesteś takim psem na baby? Jakbym miał z kimś iść w relację związkową, no to ja absolutnie na pewno... Przynajmniej 3 razy się zastanowię, zanim zdradzę. Żart. Absolutnie. No nie wiem, czy taki żart. Nie, absolutnie. No nie wiem. Dla mnie to jest bardzo taki, wiesz, ważny temat, bo jednak rozumiem. Ja też właśnie doświadczyłam tego. Kogoś zdradziłaś? Nie, ale mnie zdradzali faceci. Przykro mi bardzo, naprawdę, bo to jest takie doświadczenie bardzo złe i okropne. No, mam nadzieję, że następnym razem się zastanowisz 10 razy, zanim coś takiego nie, zrobisz. Wiesz, to nie będę się zastanawiać, tylko po prostu tego nie zrobię. No, dobra. Dziękuję ci bardzo dobrego. Za rozmowę. Cześć. Dziękuję. Słuchaj, ale powiedz, że mnie wybierzesz, co? Chociaż do następnego etapu. No zobaczymy. Słuchaj, bo jak Meduza takie rzeczy o mnie opowiadał, to jeżeli mnie nie wybierzesz, to sobie ja wezmę naprawdę duży rozbieg, jeszcze większy rozbieg i jak się rozpędzę... To trafi na Meduzę i przegra walkę. Essa! Co on odpierdala na Tinderze, że dziewczyny się ostrzegają? Jakieś dziewczyny wrzucały cię na jakichś grupach na Tinderze? No tak. Żeby coś tam uważać. Streamowałem Tindera. Co robisz na Tinderze? Streamuję Tindera i zapraszam na Melinę na streama sobotniego. Chcesz wystąpić? Będzie Liza. Czemu nie był w Trans TV 2? Czy pokłóciłeś się z Amadeuszem? Nie pokłóciłem się z Amadeuszem, broń Boże. Po pierwsze nie dostałem zaproszenia, po drugie dostałem zaproszenie tylko na urodziny Amadeusza, które były streamowane, a na urodzinach się nie mogłem pojawić, byłem chory. Viber. What do you think most of the guys here, do you think they take the money or they take you? I think they came here just for fame. Just for fame? And attention, yeah. Attention, oh, okay. Then why do you think I came? I don't know. Maybe same, but... Maybe different. Wojtek, wymyśl coś śmiesznego. A zapytaj, czy woli Polki, czy... No nie. Ale dymy. What do you think about Poland? Polish girls? Polish girls. Polish girls are like very pretty, but like most of them are like dumb, I can say. Really? Yeah, like easy to get. They're boring. Otnij jak mam pupę, jak możesz. Czujesz, taka jest? Nie no, jest twarda. No właśnie jest twarda, ale lepiej by była taka piłeczka okrągła, nie twarda. Za łatwa dziewczyna na mnie, ja wolę dziewczyny, które mają jakiś szacunek do siebie, które, wiecie, są trudne, a nie, że po prostu... Pyk. Dlatego nawet nie wiem, czy nazwałbym to randką. Po prostu chciałbym wyjść na takie spotkanie. Nie wiem, już mnie zapraszałeś kiedyś. A to byłby, jak byłem w skeczu najewany. Pamiętasz tą sytuację ze skecza? Pamiętam, byłeś bardzo porobiony. Nie byłem porobiony. Nigdy w życiu nie napiłem alkoholu, dziewczyno. Spierdziałeś się? Tak. Jadłem pizzę. Masz jakiś problem do tego? Nie spierdziałem się. Wiesz, że to jest niezdrowe? Na przykład w Japonii, jak jesz albo w jakimś innym kraju i bekniesz na cały głos, znaczy ci smakuje jedzenie. Albo pierniesz, także to jest akurat tradycja taka. Jak przyjdzie ten gość kolejny, to zrób taki maksymalny rozkrok i siedź tak chłop, tak wiesz, jak w metrze coś rozpychają. I tak wciągaj katar, wiesz tak... To jest dobre. Hejka. Witam ponownie. Siema. Co tam? A nic. Jesteś wymielona, co? Zmielili mnie w chuj. Zmielili, znaczy w sumie to mnie trochę zmielili. Zmielili? W chuj.
Nudni. No. Chuj, zmielona jestem, widzisz, już dojebany mam. Dojebany już mam generalnie. Ja się wtedy wkurwiłam. Wkurwiłam się trochę. Czym się wkurwiłaś? Pierdolenie takie oszopenie, ja pierdolę. Wkurwiają mnie niektórzy, mega są dziwni, przychodzą, wiesz, pierdolą jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem, czasem ktoś się spierdził ostatnio. Tak się wkurwiłam tutaj. Meduza się zbekał przy mnie. No co ja ci mam powiedzieć, taki, tacy ludzie. Opowiedz mi, co tam z końmi. Jestem bardzo ciekawy. A, z końmi? Jeżeli chodzi o konie, no to ja... Facet w chuj, jak do dwal wyglądasz. Dopiero... Mocny jesteś w chuj, gościu. Przepraszam. Głupie pytanie? Nie, nie. Znaczy trochę, wiesz, pociągnij za język, żeby... Ja chciałam właśnie więcej pogadać. Bo jesteś taki męski, jesteś taki jak drwal, masz brodę. Jebałbyś jak drewno. Wojtek, Golub, spokój się! Przekroczyłeś barierę. Okay. Do you know who I am? Like, on the, no. You know my background? No, I have no idea who you are. So, I'm an influencer. Mm-hmm. I had a lot of drama in my past, but yeah. I don't want to talk about it. Yeah. But a lot of boys have a problem with my past. Damn. Mm. Now I want to know what's your past. I also want to start my rapping career, like I released 2 songs, yes. Ready. Dawaj, stawaj, jakbyś była w klipie, jedziesz jak w klipie. Dawaj mi tu trąbę, jak u słonia. Nawąchany Maradona. Ej. Chciała twerkować, a przy nim się zawstydziła, ona. W tym momencie. Ona ją zawstydza. W tych czasach bardzo często faceci zdradzają i czy nie masz problemu z tym, żeby na przykład postować swoją dziewczynę, czy nie masz problemu, że wezmę twój telefon, zrobię sobie selfie i coś napiszę na story. Fajnie wymyśliła. Czy są tam jakieś dziewczyny, które będą zazdrosne? Pewnie będą, na pewno by się taka znalazła, no. Ale nie, ja generalnie jestem z takich typów, którzy nie zdradzają. A co z tego będę miał? No! No. Mi zaimponujesz, bo ja tutaj przyszłam znaleźć twojego przyszłego męża. Dobrze, to w takim razie proszę cię. Dziękuję bardzo. Moce. No. Musisz zostać. Nie zostać. Usuwaj tego. Dobrze. Hmm? Sprawdźmy to. Woo! Jest górka wodna, no grubo. Niech usiądzie obok niego. Okay, can I sit next to you? Yeah, of course. Yeah. Okay, love. So. No, nie naturalnie teraz bardzo. Obejmij jedną ręką, jak możesz. I have outfit on me. Złap go za włosy. Seven. He wants to eat me, like McDonald's. Like McDonald's. Zmyraj go. Zmyraj go. I'm not a baby virgin like Madonna. Po szyjce, niech poczuje tak. Nie, bo ona tak jakby nie potrafiła dotykać faceta. No teraz nie ta, dziwny się ten. Ja się zdziwiłem. Niech nauczy, jak się surfuje. O, wyobraź sobie, że jesteśmy na... Że dywan to deska. Wyobraźmy sobie, że ten dywan to deska i musisz mnie nauczyć. Chcesz windsurfing czy kitesurfing? To jest fajniejsze, co jest bardziej efektowne. Takie kite jest dla takich... Dla pist, no. No, po prostu tego sportu się uczysz od razu. Pach, umiesz. Dobra. Koniec gadania, więcej pływania. No, windsurfing, masz coś takiego, no. Że masz z żaglem. Tutaj trzymasz żagiel. I wyobrażamy sobie, że... Poczekaj. Ja tutaj jestem pan instruktor, okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay. Podoba mi się strasznie to, że przejmujesz inicjatywę. Jesteś taki... No. O. Teraz ja imponuję w sumie, no. O, tutaj. No. Mamy... Tu idzie nasz bom, nie? Tutaj się zaokrągla. On dobrze bajeruje. Mm-hmm. Ja myślę, że on w tych chałupach tam... Tak, powiem wam, ale słuchaj, a deseczka pojeździłabym z tobą w skaterku jebany. Wiesz, nie, co, też nie można, może nie przesadzać? Ty jesteś popierdolony! Kocham cię! To jest mój gołd! Koniec lekcji tego, ja teraz nauczę cię trochę twerkować. Znaczy może trzęść dupą bardziej, co? Ja wyobrażam sobie, że moja żona teraz to widzi mnie tutaj, oglądającego fagatę, która mówi, nauczę cię trząść dupą. Wypnij dupę i teraz po prostu trzęsie tyłkiem. Tak. Super, dobra, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. No tutaj. Pomysł. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Wiesz, że dużo chłopaków to dzisiaj tą rękę już całowało i to tak jakbyś no to ja całował się z nimi. W razie całuję tą rączkę. Albo na przykład jakbyś powiedziała, ale w dupę mi nikt nie całował i on cię wtedy cmok w tyłek. To jest trochę tłumacz. No okej, okay, no. Ciężko nam właśnie, wiesz, zbadać, co jest tłumacz, a co nie. Nie wiem, czy włączyć zwyrola na 100%, czy jednak tutaj zachowywać twarz. To nie jest hub. Wyjaśniony. Czyli nie odpalaj zwyrola po prostu. Okej. Okay. Ogólnie jak mam coś powiedzieć o sobie, to dla mnie najważniejszą wartością jest rodzina. Okay. Chciałabym być młodą mamą i chciałabym tak w przeciągu pół roku zajść w ciążę i właśnie po to jest ten program. To ambitnie. No to widzisz, teraz trzeba znaleźć faceta. A dałbyś radę z tym dzieckiem? Coś pomyśleć? A myślisz, że dałbyś radę? A chcesz porozmawiać na takie tematy? Tak. To dawaj. No właśnie teraz stawiam na takich mega męskich facetów, żeby mieli dużo testosteronu. Tak, no. A? Zwiąże? No. Będzie robił różne rzeczy, żeby doprowadzić cię do różnego etapu? Znaczy, mi chodzi najbardziej o ciążę, o zapłodnienie. Dlatego właśnie szukam starszego faceta, żeby już był gotowy.
No wiesz, no już u mnie zegar tyka, nie? Nie wiem, no dziwne w ogóle pytanie dostałem, nie? Mówię, kurwa, dzieci, nie? Pierdolę. O co tu chodzi, nie? Pół roku, mówię. Dziękuję ci bardzo, no. A co, już koniec, nie? Tak! No. A, no nie zdążyłem porozmawiać z tobą jakoś tak. Najważniejsze tematy zostały przegadane, czyli dzieci. Dobra, dziękuję ci bardzo. Zajebiście w chuj, tylko no Wojtek jest też lekko pojebany, więc luz. Jak tam sushi smakowało? Tak nie, nie w moim, nie było moje ulubione sushi, jakie mam, ale okej. Okay. Niech ten, widzę, że jesteś spięty, zrobię ci masaż. Rozluźnij cię. Możesz. Ja tak się uśmiechnął od razu. Przyszłam ogólnie kurs masażu. Tajski jak jestem w Nathan. Jestem w tym zajebista, dobra? Okej. Okay. Jezu, aż mnie boli. A to łokieć? Nie. Ała. Ten masaż nie należał do najprzyjemniejszych. Prawda, że mnie ktoś tam wyzywał? To jest normalny gość, ona musi coś wyjebać. Może niech beknie. Beknij w pewnym momencie. Czy prawda? Nie mam zielonego pojęcia. Szczerze mówiąc. Sorry, zjadłam pizzę. Nic się nie dzieje. Ogólnie nie mój klimat, z tego względu, że to jest taka osoba, myślę, że takich obyczajów. No dawaj, zrobiła ci masaż teraz. Niech mu tak rozkaże. Ale tak, ja tobie zrobiłam masaż, to może ty pomasujesz moje stopy. W sumie. Tak? Mógłbym, ale wolałbym może nie stopy, ale coś innego na przykład. A masz fetysz stóp? Ja szukam faceta z fetyszem stóp, bo ja mam fetysz stóp. Nie to, że mam jakiś fetysz stóp, nie przeszkadzają mi, ale lubię zadbane kobiece stopy, tak. Czy możesz ocenić moje i niech pokażę. Dawaj. No to pokaż. Ja uważam, że mam najpiękniejszy, ale nie mogę pokazać w kamerze. Na OnlyFansie ona pokaże. Bo nie pokazuje się stóp za darmo. Fetyszyści tam są też. Inne. Tak, ale możesz spojrzeć na moje stopy. Ładne, no. Ocenić kolor paznokci i powiedzieć... Jak czemu je zakrywasz? Bo nie pokazuje się za darmo stóp! No dobra, ale to myśl... A no w sumie tak, mogliby iść ludzie i ci zrobić fotki stóp, no nie? I no. Sprzedać jako, że to są ich stopy. Jak oceniasz, to są najpiękniejsze stopy, jakie widziałeś? Ja mam taką przypadłość, że jak dziewczyna ma drugi palec u stopy za duży, w sensie większy od pierwszego, to wtedy nic coś nie pasuje. Są ładne. Oj, nie pokazujcie moich stópek. Oh yeah. The fab full day. Są ładne, no. Widziałem ładniejsze stopy, Stifler mi pokazał na backstage'u swoje. I powiem szczerze, że robiły robotę. Znaczy ogólnie wiesz, ja nie lubię siedzieć, nie? Ja wolę na przykład stać to i wiesz... przez całą randkę. Ale to będzie, wiesz, będzie źle wyglądać, jak ja będę stał, a ty ten. Chyba, że potem będziemy coś robić jeszcze. Jak on opowiada, to zacznij robić UW, tylko tak mega seksownie. Wiesz, ja miałem w ogóle inne plany, że ja miałem coś naprawdę bardzo ważne spotkanie dzisiaj o 11, ale jak powiedzieli mi, że będzie fagata, czaisz? No naprawdę. Te spotkanie przesunąłem na końcówkę kwietnia, bo ziomek do Gwatemali jutro wylatuje. Serio. Robię to dla ciebie. Co to jest? Mój zrobić Nie, to nie mój styl. Dla Stiflera jest mega ważny fame. Zapytaj go, czy jest szansa, żebyś, kurde, zakochał się. Wiecie, bardzo ważny jest fame, sukces i w ogóle. No. I czy ty po co tutaj przyszedłeś, czy ja ci się podobam? Podobasz mi się. Tak? No. Wiadomo, że wierzę. Gadam głupoty, nie? Jestem tu dla fejmu. Byłem wicemistrzem Polski w tańcu towarzyskim na przykład. No to... Ja mam tak, żebym na przykład pokazał jej złapać go za głowę i zrobić uuuu. Meduza chce być bardzo ghostem. Chodź mi nauczyć, ja nie wiem, ja ogólnie bardzo chujowo tańczę. Angielski. Nie wiem co to jest, ale możesz dobra, pokazać, proszę. Pokazać, no. Szeroko ramię, prawa noga, no. Do tyłu, nie odrywając drugiej i do boku. Dociągasz tą, tutaj, jeszcze raz. Mi amor, como siente? Nic o niego nie gadaj, tylko od razu musisz te kolana. Ale się zestresował! Wiesz, całe życie musisz się ukrywać, nagle masz się pokazać, opowiedzieć wszystko o sobie. Nie przytłacza się to? Sami? Nie? I chciałam sprawdzić, czy... No to był dobry ruch, dobry ruch. Chciałam sprawdzić, czy między nami zaiskrzy, wiesz? Mhm. Myślałem, że się pośpieszyłem z tymi całusami, ale widzę, że... Raczej wchodzę pewnie, nie? Fajna dziewczyna, ma tą pewność siebie, którą ja lubię. Troszkę się zdziwiłem, powiem ci, bo jak wcześniej dawałem jej buziaki, to było takie, a teraz wiesz, siadę na kolankę, mówię, kurde, fajnie. Jesz czym siadać, nie? Sexy taniec. Ja lubię na przykład jak facet, wiesz, się wije przede mną, twerkuje. Dobra. O kurde, dobra. Skoczulka pod spodem. Jak agresywnie! O, spodobało mi się, jak zaczęła chichrać od razu. Zajebiście, erotic dance. Lubię tak agresywnie. Ja lubię tak agresywnie, teraz się stresuję przed I on je teraz. Musisz walnąć sobie jakąś setkę przed tym. Wstań. Z programem. Aaaa!
trochę się gubię i nie rozumiem trochę. Ej, a zrobisz mi jakieś seksowne zdjęcie? Ja seksy zdjęcie mam zrobić? Powiedz, że jako influencerka chcesz, żeby twój facet robił ci zdjęcia. A to, żebym ci fotki robił. Jak facet, jakby wiesz, jakie ma umiejętności? Ja dobrze robię, bo ja mam koleżankę influencerkę tak? I tak. Dobra, to zrobisz mi 3 zdjęcia, okej? Tak, najpierw to, moja droga, trzeba aparacik przetrzeć. Już przecieram. Wiesz. Tak. Zatańcz dla mnie, zrób dla mnie pokaz. Ja... Seksy, ściągnij koszulkę. Dobra. Ja w ogóle teraz ćwiczę na siłce już od 2 tygodni. Tak? A mogę dotknąć? No. Ja w ogóle... Czekaj. Ty sobie stawiasz sutki? No, będę lepiej wyglądać, poczekaj. Co dziwne to. Masz kolczyk w sutku? No, w drugim... Ja też! Zrobiłem w drugim też, ale krzywo przybili, wiesz, i czekam... Ja też jest trochę krzywo. Nie, właśnie jest idealnie, nie? Nie no, kurwa, jest krzywo w chuj, pokaż go. Ja na przykład lubię, jak wiesz, dziewczyna mi liże sutki. O, ja pierdolę. Ja to oglądam przez palce wirtualne. Dotknij moje klaty, patrz. No. Jaka twarda, czaisz? No. No. Tylko klata? Nie, wszystko ma twarde, nie? Nie mogę zapatrzeć. Yeah. Przedwidzicie to. Mam na sobie outfit, o. Znaczy 7 koła. Ciało jak butelka Coca-Cola. Dobra. Słuchaj, teraz twerkuj. Umiesz to robić, ja wierzę w ciebie, Stifler. Dajesz. Twerkuj. Poczekaj, tak? No. I jak to się robi? Pokaż. Nie. Dupą trzymać po prostu, dupą. Nie, do przodu i do tyłu. O, no. Super, Stifler, super. I teraz powinna mieć tutaj pieniądze i ten. Zajebiście, Stifler, zajebiście, yeah! Mam dla ciebie zadanie, słuchaj. Masz minutę, żeby opowiedzieć o mnie i zareklamować mnie jak najlepiej. No to powiedzmy tak, mamy tutaj dziewczynę, jest pewna siebie. Nie obchodzi ją, co myślą inni. Miała parę swoich takich, no to chyba każdy słyszał, ale... Excuse me? Prawda, każda reklama jest dobra, tak? Tak mówili Wilku z Wall Street. Ja wiem, że był lepiej, myślę... Ja lubię bardzo showmanów, takich pewnych siebie gości i ja uważam, że mnie nie sprzedałeś. Zrób takie show. Niech wstanie. Jak w telewizji Mango. Kamery po środku. Sprzedaj mnie, wiesz. Lubisz showmanów. Rzecz polega na tym, że ja mogę być showmanem. Muszę się przygotować do czego mogę być showmanem, ale pieniądz lubi ciszę, taka jest prawda. Pieniądz lubi ciszę, kurwa, mać. Wiesz o co chodzi? Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli pieniądz lubi ciszę i mniej osób o tobie coś wie... Co pierdoli w ogóle? Nie wierzę, że on sprzedaje doby. No ja też nie. Chcę kupić to? Pieniądz lubi ciszę. Ja nie czuję się sprzedana odpowiednio tutaj. Sprzedaję kobiet, ja nie jestem sutenerem. A, no dobra. Ja sprzedaję domy. I zrobię jakąś dziwną pozę. No dalej, trzy pozy, trzy zdjęcia mi robisz. Żeby było sexy. O kurde. Dobra, jest G. I ostatnia, najważniejsza. Ja bardzo często tą pozę stosuję na moich zdjęciach na Instagramie, okej? Okay? Aha. To fajnie. To jest dobre, no. Zobaczyli dupę i wszyscy... Hey! Miniaturka! Jesteśmy zajebici, chłopaki. Dobra, w takim razie dziękuję ci bardzo. Bardzo mi zaimponowałeś. Tak? Tak. Randki dobiegły końca. Nadszedł czas, aby wyłonić finałową trójkę, która skonfrontuje się z Fagatą w ostatnim etapie. Trzeci etap i wybiorę tylko 3 niestety chłopaków. Poproszę ciebie tutaj, Meduzę i ciebie. I teraz tak, powiem trochę o każdym z was. U ciebie, Natan, mi się bardzo nie podobało, że tak kozaczyłeś. Ja tak mam, jak się zakocham. Czyli tam w Szelidze też jesteś zakochany. Dobrze, pandemia, nie? U ciebie, Meduza. Nie podobało mi się, że jesteś taki, bardzo mocno mnie podrywasz i to bardzo czuć, a ja lubię, chłopak jest taki trochę jednak niedostępny. Nie dodawaj sobie, co ty sobie tak dodajesz? A tutaj bardzo mi się nie podoba ten temat strat. Jakby ja serio jestem totalnie przeciwko temu i ja nie oglądałam tego programu, ale słyszałam tam co nieco. Ale ten Dominik to taki czar. Osobą, która weźmie udział w finale jest... Meduza! Kurde, ale ja cię lubię, Fagatka! Mua. Soko! Uwielbiam cię! Dobra. Imponujesz. To wam dziękuję bardzo. To teraz ego tamtego, bo oni rywalizowali. Ja miałem taki niesmak, jak zobaczyłem, że powiedziała Meduza, let's go, no. Mam nadzieję, że zaakceptuje mój wybór, że jednak nie chcę się wiązać z taką osobą jak Fagata. Chciałbym wam życzyć, żebyście znaleźli sobie tak piękną miłość jak Fagata. My się widzimy w klatce. Że z tego programu będzie jakaś walka, to ja chcę procent. Poproszę waszą trójkę. Dziękuję bardzo za sushi, jesteś w ogóle przemiły. Ja ciebie, Stifler, uwielbiam, ty o tym wiesz. Z tą też mi się super rozmawiało, przepraszam, że niektóre te cringe'owe akcje, ale musiałam. I tutaj z tej trójki, niestety wszyscy odpadacie. Przepraszam was bardzo. Miło było bardzo poznać. Dziękuję. Zszokowany jestem, czaj, że odpadłem, nie? Dawałem sobie 85, tak wiesz, minimum 85%, żeby przyjść do finału, nie? Jestem za dobry dla Fagaty. Ona lubi bad boyów, kryminalistów. No nie, tym razem nie pykło dzisiaj, nie znajdę miłości. No ale nie można mieć wszystkiego, nie? Pamiętaj,
Każdego dnia możesz jakoś wygrać. Teraz tutaj poproszę waszą trójkę. Jesteś przemiłym gościem, super się stanął zły czas. Zaimponowałeś tymi pompkami. Super. Czy możecie ściągnąć tamtego ziomka z kadru, bo mnie rozkurwi zaraz. Którego ziomka? Kurwa, po lewej jest sushi ziomek. Ty też jesteś w ogóle super miły, super pozytywny i bardzo na mnie duże wrażenie tutaj zrobiłeś. I like your style, we had the best vibe together, so I pick you. Wam dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. No nie pasujemy do siebie z Fagatą, tak, no co tu dużo mówić, kurde. Myślę, że stać było mi na więcej ogólnie. Bardzo mi zaimponowałeś, ty już zrobiłeś to zadanie i mimo, że na początku chciałam cię wyrzucić, to... Już nie musisz tak słodzić. To potem było fajnie. Obstawiaczko wybieram. Myślę, że to wywala. Dziękuję ci za naukę jazdy na desce. Dziękuję za naukę kręcenia tyłkiem. Przepraszam, że za takie drzewe teksty to był Wojtek Gola w mojej sławce. Surfer. Środek, bo przebijał, mimo że był młody. Z waszej trójki chciałabym wybrać... I też trochę rozkazywał w końcu, nie? Ciebie, bo zaimponowałeś mi najbardziej tym, że wykonałeś to zadanie, które było chyba najbardziej jakby hardkorowe ze wszystkich chłopaków. Dlatego ty przechodzisz dalej. Wam bardzo dziękuję. Przepraszam was bardzo, super mi się z wami spędzało czas. Dziękuję ci bardzo. Temu poważnemu jest smutno. Ale jakie zdziwiony w ogóle. Spodziewa się niespodziewanego, tak się mówi. No cóż, dobra zabawa i tyle, nie? Mi się bardzo podobało. Nauczyłem się trząść tyłeczkiem, nie? Razem z Fagatą. Jesteśmy już w ostatniej części. We are at the last part. Mam tutaj dla was trzy zadania. Każdy wylosuje jedno i będzie musiał je wykonać. To zaczniemy od ciebie. Show it to the camera. We will like train Bayot Yot. Mm-hmm. What's that? Jak to powiedzieć po angielsku? Brazilian Jiu-Jitsu, my friend. Brazilian Jiu-Jitsu. Okej. Kurczę, czemu ja tego nie wziąłem? Ja bym cię tu tak zakręcił, żebyś się kręciła jak piłka w ruletce. Yoga challenge. I dla meduzy został masaż. Czyli meduza, zrobimy masaż. Ja tobie czy ty mi? Ty mi! Robimy tak, że jak ci się spodoba mój masaż, to się zrewanżujesz. Dobra. Wchodzisz w to? She's pretty cute, so I think I'd take her on a date and make money every day, but I'm not gonna see her again. Idę masować Fagatę, a wy oglądajcie. Zaczynamy jogę. Powiedz mi, czy kiedyś robiłeś takie rzeczy? Nie robiłem, ale bardzo chciałbym. Zresztą mi kurtkę, bo ci będzie niewygodnie. Oj. Proszę, bądź delikatny. Staram się. Okay, now I will show you some tricks how to, you know, end your opponent. Mm-hmm. So you're gonna be doing... Yeah, I will choke you and shit. I hope you are into dominatrix, so so we will enjoy it. Dobra, więc mamy ostatnią konkurencję, czyli masaż. Pierwsze pytanie, Fagata. Mm-hmm. Czy lubisz ból? Wie, ale nie jak ktoś mnie masuje. Wiesz, że to decyduje o tym, czy wygrasz z chłopakami. Oni chyba siedzą tak na swojej stopie. Jakby się... Tak? Jedną z tobą musimy się złączyć. I teraz ręce. Okej. Okay. Spróbuj może wyprostować nogę. I wyprostuj plecy. Jest, ja myślę, że jest. Ale widać pomiędzy tym Afrykańczykiem a Fagatą stary dobry vibik. Jest vibik. Did you train something? Did you train MMA? I know from UFC, like I watch it a lot. What fighter is your favorite? Conor McGregor. Oh, okay. Obviously. Okay, so you're gonna be there, like on your knees. Mm-hmm. Ale zobacz, Bogdziel, podeszła jak u ciebie, u tego chłopaka. To czasy dla Michała. To czasy dla Michała, bo się nosi wielkie buty. Ja to dobrze robię? Oh, shit. No, oh, shit. Am I supposed to tap out? Yes, yes. Powiedz mi, Fagata, czy używamy olejku, czy nie? Nie. Nie używamy olejku. No to... Chyba przechodzimy do czynności manualnych. Nie ma pojęcia, co robić, kurwa, nie ma pojęcia. Boję się. Nie bój się, wyluzuj się. To boli, ty jesteś bardzo mało delikatny. Boli cię to? Dobra, będę bardziej delikatny. Ale też nie kilka, czy ich pod paszkami. Ty musisz mieć nogi chyba między moimi nogami? Tak zwane nożyce. Aha. To jest zaliczone? A zapytaj tak kolego, ale lubisz eksperymentować w łóżku? Wojtek, to jest buczeńcu. Your opponent is here. You have to grab my arm with this my arm. Yes. Yeah. And then you go like this and you grab your own hand. I go like boo, boo, boo. Then I go like this. Like that? Yes, yes. It was pokaż mi prawdziwe Kongo. Pokaż mi prawdziwe Kongo. Naprawdę? No. Zobaczyć Kongo? Kongo.
Ale powiem ci, jesteś 100 razy lepsza, jak się właśnie śmiejesz, uśmiechasz. A co, ty jakieś, nie wiem, miałeś kurs z fizjoterapii, z masażu? Ja nie miałem kursu, ale stosowałem praktykę. Chodzimy niżej. Chodzimy niżej, to muszę wejść sobie tutaj. Teraz cię troszkę pouciskam. Dobrze, skakujemy na fagatę. O, to umiem robić, to umiem, to ja nawet mogę ciebie podnieść, stary, serio ci mówię. Dajesz, musisz się nachylić i się połóż, spokojnie. Czemu to ona go podnosi? No, bo to ona jest facetem w tym związku. Najwyżej mi złamiesz nogi. Czyli na pewno mnie utrzymasz? Na pewno, to musi być na miednicę. Tak powoli się wchodź i wyprostuj nogi, wyprostuj nogi. Dobra, to było przez chwilę, to wyszło, prawda? Dobra, powtórzamy. A jestem mega silna, co nie, zaimponowałam ci. Strasznie. Ale przez cały ten program. Nigdy nie myślałem, że spotkam drugą tak silną kobietę. Się kładź powoli. Jest! Ej, no kurde, elegancko to. Fajne. Sit on me. And, oh my god, I don't know how to show it. Nie wiem, jak to pokazać. Yeah, put your legs like this and my arm needs to be straight. Oh, okay. Wait, so basically like... Yeah, you go like basically this. Basically the final position should be that. Yeah, and then you have to put it like there and... Squeeze. Hips up. Ah. Też troszeczkę mamy dyskomfort ze względu na stanik. Mhm. I trochę mnie to korci. Na szczęście rozpina się z przodu. A wiesz, że tygrys potrafi rozerwać. Coraz dziwniejsze te wstępy do nosów. Ale nie, no nie, no jest szczerze, spoko, powiem. Jest spoko, no. Spoko jest? Mhm. Powiem ci, że mi też się podoba. Daj buziaka. Jaki dziwny moment. Ty jesteś chłopem, ja babą. Dobra. Teraz ty zapytaj, jaka jest twoja ulubiona pozycja? Ale nie może ja pytam. Skoro robimy pozycję jogi, to jaka jest twoja ulubiona pozycja, ale nie jogi? Możesz może dokładniej? Możesz powiedzieć może głośniej? Chodzi o seks. W sensie moja ulubiona pozycja w seksie. Mhm. Kurde, nie... Ale rób te pozy, no, ty nie masz podzielność uwagi, dalej. No właśnie nie mam, mam dysleksję, kurde. Też mam dysleksję. O. Wow. Oj, zajebiście, i tak bądź, a ja robię... Spróbuj. Jeszcze raz. Złamię mi się kręgosłup tutaj w tym odcinku. Dobra, było okej. Okay. Dziękuję ci bardzo. O, a odpowiadając na tamte pytanie... Aha. To na piesk. Mhm. Ale ty czy dziewczyna? Ale to już jest drugie pytanie. A ty chcesz się może podzielić tą samą informacją ze mną? Nie. Nie ma tak. Dobra, dziękuję ci bardzo. Chyba będzie ci podpowiadał Kacper. Okej, okay, you go there. Okej, okay, you have to go there. Teraz ściągasz prawą rękę jakby na swój tak? brzuch. Tak, i przykładasz lewą prawą rękę. Nogę za jego bark po prawej, tak jakby za szyję, prawą. Żeby zarzucić. A, za moją nogę prawą? Tak, twoją prawą. Tak? No nie, nie, nie. Nie. Tu? Tak, i zginasz w kolanie, żeby go ściągnąć. Ściągnij go. O, i teraz zaciągasz drugą nogę i zapinasz na tą swoją lewą. Tak? Tak, tylko podłóż ją z drugiej strony. To, o! This is a good t-shirt. No, this is a good t-shirt. Wyprostuj biodra do góry, żeby go wypiąć i zrobić sobie miejsce. Kurwa, ja nie wiem, ja to sobie robię. No musisz wygrać program, musisz się postarać. A jak nie wygram, to się ze mną nie umówisz? Nie. Naprawdę? Naprawdę. Teraz tak przypierdolić powinieneś. Teraz straciłaś w moich oczach, bo ja nie chciałbym cię traktować jako wygraną. Bardziej bym chciał cię traktować jako... zdobycz. Wow. Co ale Kongo. Ja pierdolę. Nie, nie pierdolisz, ładnie pachnie. To jest najgorsza odpowiedź na ten. Ja pierdolę, nie pierdolisz, ładnie pachnie. Ale podoba mi się to, że nie, 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 Meduza, bo ja zaraz stąd ucieknę. Dobra, ja nie oliwkuję ciebie. Nie. Muszę, ja zaoliwkuję tylko swoje. Nie, bo będę i tak w oliwce. Nie, 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 nie. Tyle. Nie, 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 nie. Właśnie tego chciałem, do tego chciałem doprowadzić. Dobra, jest koniec. Już mówiłem, że uwielbiam pasy. Już jestem wymasowana, dziękuję. Bał cię czy nie? No, super było. Postarałem się i powiem szczerze, że spodobało mi się to tykanie fagaty. Ochrona, co Meduza jeszcze robi na planie? Tak, kurwa. Przechodzimy do finału. Jeszcze smoka. Hejka, mamy ostatnią część, gdzie będę musiała zdecydować, kto wygrywa, kto odpada. I to było dla mnie bardzo, bardzo ciężkie. Wy nawet nie wiecie jak, ponieważ wszyscy byliście bardzo, bardzo chujowi. Nie to żartuję. Wszyscy byliście zajebiści. I teraz tak.
Meduza. Ja cię bardzo lubię prywatnie i to tym wiesz. Tutaj ty mi bardzo zaimponowałeś tym, że zrobiłeś ci wszystkie zadania i w ogóle się bardzo starałeś i mimo tego, że zobacz, chciałam cię wyjebać, no. Przywróciłam cię i jesteś teraz w finale. Tak. Yeah, I was like really happy that even though I was doing nasty shit boys told me to do, you were very respectful to me. Yeah. No to jeszcze zadam wam pytanie. Gdzie byście zabrali mnie na pierwszą randkę? Okay, you go first. Okay. On a date, I'd probably take you... let me think. You look like someone who likes to, like, eat. Oh! Hey! You look like someone who's a foodie. You look like you're a foodie. Probably just call you to my house and cook for you myself. Okej, okej. Nie zadzi, to chałupę by ją wziął, puściłby do Kliksa, gdyby się skończyło, to wiecie. Na randkę bym cię zabrał na jakiś fajny wieżowiec, w sensie wieczorkiem, na zachód słońca. Może być złota. Do Wojtka Goli na HT. A jednak. Najlepszy klub w Warszawie, Wojtka na mieszkaniu. Zapraszam. Wojtek Gola. Ona już ma w głowie apartament Wojtka Goli. Już myślę o złotej, o tym zaproszeniu. Nie no, ja im udostępnię apartament. A udostępnisz im apartament? Na randkę. Aha. Nie, to żeby źle, to nie zabrzmiało. Gdzie zabrałbym cię na pierwszą randeczkę? Mhm. Zabrałbym cię na zwykły spacerek w jakieś fajne miejsce, gdzie byśmy sobie mogli spokojnie porozmawiać, przy okazji coś dobrego zjeść, wypić jakąś dobrą kawkę, bo... Nienawidzę kawy. No to wypijesz herbatę. Dobra, dobra, rozkaz. Do wyboru, do koloru. No to uwaga, czas na wyniki. To było bardzo ciężkie. I niestety jako pierwszy odpada... Babyk, przepraszam cię, jednak jesteś młodszy, to czuć, ale naprawdę super sobie poradziłeś i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, że w sprawie odpadnięcia dotarłeś do finału i naprawdę miałam bardzo ciężką decyzję. Dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że ci się podobało. Strasznie mi się podobało, w sensie ja w ogóle byłem w szoku, że jestem tak jakby w finale, to już był szok. Nie dziwi mnie to, bo no, nie uważam, że zasługuję na wygraną, tak jakby. Dzięki. Super gościem jesteś, stary. Dzięki. Dziewczyny, piszcie do niego. Ale co sobie poćwiczył jogę z Fagatą, to jego, nie? To jego, to prawda. Okej, i teraz mamy finał. Ale presja. Hot beating fast. I okej, to było bardzo, bardzo ciężkie, serio, jakby ja chodziłam tutaj i się radziłam ludzi dookoła, kogo wybrać. Ale to musi iść od ciebie, od serca. Wiem. Co najbardziej urzekł. I na wygraną zasługuje... Nie Meduza, nie ty! Odpadł! Ale to wszyscy się cieszą! Jak to się mówi, szukamy miłości dalej! Congratulations, you won! And my friend! Yeah, I was very... Halo, halo! Może i wybrałaś swojego przyszłego chłopaka, ale prawda jest taka, że on jeszcze nie wybrał ciebie. Mamy tutaj w tej skrzyni... To po angielsku musisz. Okay, so I'm a amateur in English, so you know, inside my chest I have a 5000 złotych. And you can choose. Yeah. Fagata or money. Yeah. So love or money. Okay. It's your choice, mate. Yeah. You can choose right now. Okay. Well, honestly, I'll take the money. Hi! Good choice! I don't blame you. I would choose it's the money yours. Too. Yours. Congratulations! You won 5,000 PLN! Why did I choose the money? Because I don't think Fagata is someone that I could actually like date or like vibe with if we actually wanted to date, like be in a relationship. I just don't think she's my type right now. This is the key.
Not the key to my heart. To jest! W szoku jestem! Pomyśleliście, że nie będziecie musieli płacić nikomu! My na dole słyszeliśmy. Nie jebała! Zajebiste było. Bo ja po prostu chciałam powiedzieć, że mnie urzekły te teksty Wojtka Goli, które mówi mi przez słuchawkę. Ja po prostu pójdę na randkę z Wojtkiem Golą. Jestem teraz jedyny, tak zrobił zaliśano, nie? Ale mnie przynajmniej za 10 koła. I to, moi drodzy, był program Gołę. Yo, bro, I can help you. Dobra, napisy końcowe, chuj. Goldstein! A w kolejnym odcinku... Stopę musisz położyć na ziemi. Dziwnie muszą czuć dziewczyny, jak są pompowane. Raz, dwa, trzy, wypadasz. Jicha! Co tak zerkasz? Jak mi pokażesz swoje walory? Wyjebię! Ja pierdzielę!